Siemano ludziska, witam was w nowym odcinku z remontu Jawy. Jak widzicie, części zostały wymalowane, zębatka, osłona na podsilnik, stopka boczna. Tutaj macie koła, przednie koło. Przednie koło wygląda, można powiedzieć, jak nowe. Tutaj macie tylnie koło. Tylnie koło tak samo również dobrze wygląda. I co? Tutaj macie resztę części umytych, amory tylnie, lagi do przodu. No i najważniejsze, czyli rama. Tutaj jeszcze nie wyciągnąłem sobie tego papiera z główki ramy. No i co, jak widzicie, jest ładnie wszystko wymalowane na czarno. Tutaj rama, wahacz. No powiem wam, że nawet fajnie to wyszło. Gdyby ktoś się pytał, bo na pewno będą takie pytania zadawane, jaką farbą malowałem, no to od razu wam mówię, jest to śnieżka na rdze, szybko snąca gruntoemalia, czarny połysk. Oczywiście musiałem ją rozcieńczyć z rozcieńczalnikiem. No i malowałem oczywiście pistoletem, tak żeby to miało sens. No i w tej puszce mieści się 200 ml farby. Cena za taką puszkę to około 13 zł. Następnie tutaj znalazłem sobie nakładki na szprychy pomarańczowe. Myślę, że będą dobrze pasować do tych kół i do reszty elementów ramy. Więc myślę, że jak założymy te nakładki na szprychy, no to będzie całkiem fajny efekt. A w dzisiejszym filmie tutaj zajmiemy się silnikiem. Jak widzicie, jest to silnik Pitback MRF140. Może jak niektórzy widzieli na Facebooku, no to ten silnik miał zatartą korbę, znaczy zatarty stworzeń na tłoku. No i oczywiście zanim zaczniemy tutaj robić ten silnik, no to oczywiście pasowałoby go umyć troszkę, bo jest trochę ubrudzony. Nie mówię, że lubię robić na takich częściach, bo nie lubię. Lubię, jak jest wszystko czyste, fajnie, wszystko umyte. Co wam więcej powiem, silnik jest w dobrym stanie, mały przebieg, nie był jeszcze nigdy rozbierany, ale ogólnie to jest stan dobry. Skrzynia wszystko działa, sprzęgło też działa, jest seryjne magneto. No i dobra, myślę, że tutaj coś w tym filmie będziemy działać, złożymy cały silnik do kupy dzisiaj. We'll be right back.
Dobra, jak widzicie, silnik jest już umyty. Jak widzieliście na filmie, no to myłem zwykłym pędzelkiem. Na pewno będą pytania, czym to myłem, to od razu wam mówię, że na samym początku myłem to zwykłym rozpuszczalnikiem nitro z pędzelkiem, tak samo osłonę tutaj magneta, i później sobie przetarłem lekko czyścikiem. Oczywiście rozpuszczalnik musiałem trochę odmuchać kompresorem, później czyścikiem przetarłem i na koniec szmatką. Dobra, nie wiem, czy to widać na filmie, ale tutaj nakrętka, która jest na wale nakręcona, to co trzymam magneto, nie była jeszcze nigdy odkręcana, jest jeszcze seryjny tutaj ten niebieski znaczek, ten klej. I tak jak mówiłem wcześniej, brakuje tej blaszki, co trzyma tutaj linkę od sprzęgła. To wszystko jest już zamówione, śrubki jakieś znajdę i to potem na koniec wszystko dokręcimy, tak jak ma być. Silnik Pitback MRF wyląduje tutaj sportowy magneto Water Rotor Kit na seryjnym wałku rozrządu jak na razie. Myślę, że i tak będzie wystarczająca moc. No i tak, tutaj macie głowicę i tutaj jest ten tłok właśnie, co mówiłem wcześniej, że był tutaj zatarty stworzeń tutaj na korbowodzie. Kto wcześniej oglądał tutaj Facebooka i inne filmy, no to widział tutaj, że było zdjęcie na Facebooku rozcinany tłok. Tutaj macie przekrój poprzeczny tłoka, można by tak powiedzieć. Tutaj macie kawałek stworzenia. No i co więcej? Myślę, że co? Że będzie silnik działał. Głowicę to je będziemy rozbierać. Najprawdopodobniej będzie porting głowicy. To zobaczycie już w innym filmie. Oczywiście do głowicy wlecą nowe zawory. Już są kupione, już wszystko czeka, żeby zrobić. Głowicę oczywiście tak samo na początku będziemy wszystko czyścić, myć, rozbierać. Wszystkie części będziemy myć. I na sam koniec docieranie zaworów i składanie wszystko w całość. Dobra, okej. Jak widzicie, głowicę mam już ogarniętą. Nowe zawory, dotarte, wyregulowane. Po portingu głowica. Tutaj macie nowy cylinder zamówiony z Allegro po taniości. Tak samo w zestawie był tłok i pierścienie. Zaraz tam będę wszystko zakładał, te pierścienie na tłok. Jeszcze wcześniej sobie sprawdzę, czy pasują dobrze do cylindra. I tak samo macie tutaj nowe pokrywki od zaworów i pokrywka tutaj przednia i boczna. To one są tak samo wszystkie nowe, zamówione ze sklepu, ponieważ nie miałem ich tutaj w silniku w głowicy. Przy okazji wam powiem, jaki jest mój niezastąpiony patent na odkręcanie magneta i dokręcanie. Tutaj macie Outer Rotor Kit, czyli sportowe magneto. Jak widzicie, jest taki zwykły uchwyt na rurę. Już wam mówię, jest to rura dokładnie 2,5 cala. Znaczy rura, uchwyt na rurę o rozmiarze 2,5 cala. I łapiecie sobie takie oto magneto, ten uchwycik. Jak widzicie, impulsator jest odkręcony, żeby tutaj go nie uszkodzić. I blokujecie sobie okosy zmiany biegów. I w takim przypadku możecie dokręcać magneto i gwarantuję wam, że jest to o wiele lepszy sposób niż inne. Tutaj możecie przestawić sobie, odkręcić szpilkę i zblokować w drugą stronę i w tym przypadku możecie sobie odkręcić magneto. I bardzo dużo osób robi coś takiego, że wkłada sobie w korbowód jakiś tam śrubokręt czy coś i blokuje o korbę. No to powiem wam, że to nie jest zbyt dobry sposób na odkręcanie magneta. A taki tutaj, jaki ja sposób stosuję, jest to bardzo dobry sposób, który nam nic nie uszkodzi. A powiem wam, że robi robotę. Tutaj macie oryginalne magneto, jest większy uchwyt. I to jest, powiem wam, uchwyt od rynny, która zbiera wodę z dachu. No. I tak samo widzicie, mamy tutaj dwie uszczelki, dwie takie gumy wycięte, ściśnięte to tutaj śrubkami i wszystko jest dobrze. Dobra, jak widzicie, silnik mamy poskładany wszystko w całość, wszystko elegancko. Tak to wygląda na tą chwilę. Co wam więcej tutaj mogę powiedzieć? Nowy cylinder, tłok, na pewno zrobimy pukankę silnika dwa razy albo trzy. Będzie na pewno na samym początku wymieniany nowy olej, ponieważ silnik jest na dotarciu. I co więcej, zrobimy tą pukankę na początku olejem, później być może będzie to ropa. Zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko w całości. Korek tutaj od zaworu suszącego jest lekko poluzowany, no to żeby w celu popatrzenia, czy będzie smarowanie silnika. No i co, pokażę wam jeszcze go tutaj z tej strony, tak jak to widzicie, wałek na kopkę 20 mm, nowe nakrętki na szpilki M7, tutaj macie jeszcze porting na głowicy, no i z iskrownika wychodzą tylko trzy przewody, zielony, czyli masa, niebiesko-biały impulsator i czarno,
czerwony, czyli iskra. Jest tylko jedna cecha, która daje iskrę. Myślę, że będzie wystarczająco, ponieważ w KTM Java nie będzie świateł. Używałem sobie takiego, można by powiedzieć, silikonu, chociaż to nie jest silikon, tylko masa uszczelniająca do 300 stopni. Za taką tubkę małą trzeba zapłacić około 30 zł. Ale wiadomo, że robi robotę, nie jest to zwykły silikon za 5 zł z CPN-u. Nowy cylinder, tak jak mówiłem, na dotarciu. Oczywiście wszystko schłodzone było na oleju, tak żeby to było miało na razie smarowanie na samym początku. Myślę, że się filmik Wam podobał, tak jak na początku wspomniałem, osobno nagrywane tutaj były kwestia wideo i kwestia dźwiękowa była wszystko osobno nagrywane, ponieważ przy tutaj nagrywaniu coś się stało z kamerą, z mikrofonem i przy filmach był szum, dlatego myślę, że jakoś to dałem rady poskładać w całość i myślę, że się filmik Wam podobał, także trzymajcie się i do następnego razu.